Sara, ostatnio była ta wielka, bombowa informacja, mianowicie, że Sara Boruc w Tańcu z Gwiazdami. Czy to jest prawda, czy rozpatrujesz to? Jaki masz stosunek do tego? Była taka propozycja i rzeczywiście jakieś tam są rozmowy na ten temat, ale szczerze, to nie. to nie moja rzecz. Pochłania za dużo czasu. Ja, będąc matką dwójki dzieci, nie mogę sobie na to pozwolić, jeszcze mieszkając, wiesz, w innym kraju, więc... Niestety. Trochę niestety, bo to w sumie jest fajny projekt. No tak, ale ja bym wolała jednak pozostać, wiesz, w tych tematach, którymi się zajmuję i które lubię, czyli modowych. A nie zabierać, wiesz, nie ciągnąć 10 srok za ogon, a później, no wiesz jak to jest. Wszędzie jesteś i wszyscy już, chociaż i tak uważam, słyszałam, że już wszędzie jestem, ale nie wiem jakim cudem, no, chyba z jednej imprezy, więc... Jeszcze tylko, wiesz, twoja twarz brzmi znajomo, jeszcze pośpiewasz i już będzie cały pakiet. Pośpiewać to już prędzej, no wiesz, śpiewać lubię, a taniec to nie moja rzecz, więc... Nie do końca to trafiło w moje gusta. No właśnie, ale ty kiedykolwiek tańczyłaś? Nie. Na dyskotekach w szkole. Nie tańczyłam nigdy zawodowo, także to jest dla mnie bajka. Ale czy jestem na dobrym tropie? Czy ewentualnie twoja twarz brzmi znajomo? Może kiedyś, może? To jest bardzo ciężka, bardzo ciężki program. Ja podziwiam wszystkich, którzy tam występują i naprawdę ja to oglądam, bardzo lubię to oglądać. Jeden z programów w Polsce, które oglądam naprawdę z zapartym tchem, bo uważam, że naprawdę tam są prawdziwe talenty. Ja nie wiedziałam, że aktorzy tak dobrze śpiewają, czy aktorzy tam, w większości chyba aktorzy występują. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona. Super program. No dobrze, to miejmy nadzieję, że ciebie kiedyś też tam zobaczymy. Nie. Nie podkręcaj. Dziękuję.